Kemping Sudety w Bielawie bije rekordy popularności. Atrakcyjny basen, sudecka plaża oraz pole kempingowe każdego dnia przyciągają tysiące turystów, którzy przyjeżdżają z najdalszych zakątków kraju, a nawet Europy. Należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy poszukując miejsca do aktywnego wypoczynku, do rekreacji, podpierają się najbardziej popularnymi zwrotami określającymi miejsca na taki pobyt. Dotychczasowa nazwa Ośrodek Wypoczynkowy Sudety, no można powiedzieć lokalnie, była znana i no, usankcjonowana, można powiedzieć historycznie. Natomiast turyści spoza Dolnego Śląska, ze Śląska, z Wielkopolski, którzy licznie dzisiaj odwiedzają nasze miejsce, nawet nie wpadliby na pomysł, żeby poszukiwać właśnie takiego miejsca. Natomiast 1 lipca ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o zmianie nazewnictwa i ten cały ośrodek rekreacyjny nazywamy Kemping Sudety. I jest to nie tylko miejsce do biwakowania, na którym rozbija się namioty, kampery czy przyczepy. To jest cała część usług okołoturystycznych, jak chociażby basen odkryty, plaża, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, ścianka do tenisa, korty do koszykówki ulicznej i tak dalej, i tak dalej. Szereg atrakcji, które nasz ośrodek właśnie oferuje, śmiało wypełnia definicję kempingu jako właśnie takiego miejsca. I biorąc pod uwagę jeszcze turystów z zagranicy, którzy szukają miejsc do wypoczynku w Europie Środkowej, no używanie nazwy ośrodek wypoczynkowy z pewnością by nie zawało egzaminu, natomiast kemping jest potoczną nazwą też w języku angielskim przede wszystkim i to pokazuje, że dzisiaj odwiedziło już Bielawę osoby, turyści z ponad 10 krajów, dokładnie 14, no, którzy przebywają tu i nawet kilkanaście dni. W tej chwili gościmy turystów ze Szwecji, z Niemiec, z Czech i jestem przekonany, że kolejne kraje będą tutaj wbijały swoje flagi. Skąd pan przyjechał? Z Wrocławia. A dlaczego akurat do Bielawy? No bo tak naprawdę jest dosyć blisko, fajna okolica, tutaj przyjeżdżamy już, jesteśmy któryś raz z rzędu, góry sobie nie są nam obce, także no i ciekawa forma spędzenia wolnego czasu. Dla dzieci dużo atrakcji? Dość dużo. A cenowo jak wygląda? Dość tanio. No inne są ceny we Wrocławiu, inne są tutaj. We Wrocławiu to jest 2 godziny 100 zł, tutaj jest 20 zł na cały dzień. Czyste toalety, zadbane. Chcieliśmy ze względu na bliskość Wrocławia wypróbować taką formę rekreacji. Bardzo nam się podoba, jest bardzo przystępna, jeżeli chodzi o dziecko, ponieważ dziecko wychodzi z namiotu i już ma przyjaciół. Tak? To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Natomiast samo pole namiotowe jest o tyle ciekawe, że jest pełne zaplecze i gastronomia, i rozrywka w formie i rowerów, i basenu przede wszystkim. Czysto, przyjemnie, miło. Także na pewno wrócimy tutaj na ten kemping. Dywersyfikujemy działalność tego ośrodka, bo dotychczas jedyne opłaty to były właśnie opłaty za wejście na basen odkryty, względnie za pole biwakowe. Natomiast od początku tej kadencji podjęliśmy działania, aby próbować właśnie komercjalizować te usługi. Parking, obok którego stoimy od 3 lat, jest parkingiem płatnym. Utworzyliśmy wypożyczalnię rowerów, utworzyliśmy wypożyczalnię go-kartów. Plaża też stała się płatną plażą. Uruchomiona została też wypożyczalnia sprzętu pływającego, rozbudowana o kolejne jednostki pływające, jak katamarany, jak rower ze zjeżdżalnią. No i kolejne atrakcje, które też, tak jak powiedziałem, staramy się odpłatnie oferować, powodują, że wpływy z działalności kempingu już są z różnych źródeł, nie tylko z jednego czy dwóch, stąd też przy dobrej pogodzie, tak jak chociażby jest dzisiaj, utargi tego ośrodka to jest od 20 nawet do 30 tysięcy złotych, a jestem przekonany, że mogą być jeszcze wyższe. Jak wam się podoba w ogóle to miejsce? Boskie, wspaniałe. Dla dorosłych, dla dzieci, dla ludzi w średnim wieku, dla tych wcześniej urodzonych i później urodzonych. Wspaniałe zaplecze, wspaniałe miejsce, gdzie można i pospacerować, i pouprawiać różnego rodzaju sporty, a także po prostu zwyczajnie poleniuchować. Także jest gdzie pospacerować, jest gdzie spędzić czas z maluchami, także jest super. Jak warunki, jak wam się podoba? No kurczę, bardzo fajnie przygotowany w ogóle teren. Byliśmy tutaj 2 tygodnie temu. No świetne pomysły na wykorzystanie jakby tutaj tej całej infrastruktury. 2 tygodnie temu był Ramagedon, jeszcze wcześniej był Bike Marathon, więc naprawdę tutaj robicie świetną robotę, żeby ten teren po prostu wykorzystywać pod kątem sportu. Jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. Ciepła woda jest prawie non-stop. Nie, no powiedzmy wieczorem, no to już tak czasem brakuje, ale generalnie dostęp jest non-stop, więc tutaj to zaplecze sanitarne jest super. Cudze chwalicie, swego nie znacie. No właśnie, jak panu się podoba? Bomba. Blisko, ceny przystępne, widoki ekstra, nie?
Ja to tej tereny, można powiedzieć, znam z dzieciństwa, teraz tylko sobie odświeżyłem pamięć. Trzeba pamiętać, że rolą samorządu jest generalnie dostarczanie oferty do dobrego zamieszkania dla swoich mieszkańców. Natomiast to dobrodziejstwo, które nam historia miasta obdarzyła, czyli cały ten ośrodek, plus zaplecze Gursowi, który nas obdarzyła natura, powoduje, że chcemy wykorzystywać ten potencjał. Stąd też urozmaicamy tę ofertę cały czas i jestem przekonany, że analiza właśnie tych trendów, które dzisiaj obserwujemy, czyli wzrost przychodów to jest jedno, ale też wzrost ilości turystów i przede wszystkim czasu przebywania ich tutaj na ośrodku. W ubiegłym roku to było niespełna 2 dni, dzisiaj już jest ponad 3. I można powiedzieć, że to jest tylko 1 dzień dłużej, natomiast w kontekście przychodów to jest 1 dzień, a wcześniej były 2, czyli o 50% ktoś przebywa tutaj dłużej, zatem płaci o 50% więcej. Więc dynamika wzrostu przychodów 50% rok do roku byłoby naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że kolejne lata z tą samą dynamiką będą przyrastać i jestem przekonany, że Kemping Sudety zarobi na siebie już w tym roku i w kolejnych będzie jeszcze więcej zarabiał. Pojawiliśmy się z Kołobrzegu. A dlaczego? Coś nowego. Szukaliśmy kempingu, najlepiej nam się spodobał teren. Wyposażenie bardzo dobre. Jeszcze raz. No i idziemy właśnie na górę Sowią. Aha. Coś zjeść i idziemy dalej. No ale z Kołobrzegu, z nadmorza w góry, tak? Tak, wszyscy się dziwią. Naprawdę bardzo dobrze, jestem w głębokim szoku. Jesteśmy początkującymi namiotowiczami, że tak powiem. I dla mnie jest idealnie. Lepiej niż w hotelu, co niektórym. Na basenie fajnie jest? Bardzo fajnie, są fontanny. No właśnie, co tam robisz ciekawego? No, myję się, czasem chodzę do basenu. Zjeżdżam na zjeżdżalni. Dzieciom się podoba bardzo, nam też zresztą. Basen blisko, plac zabaw blisko. Także no właśnie, niezła gromadka, to wszystko pani? Nie, moja jest trójka, siostry jest jedno i koleżanki jest dwójka. No to dzieci, chodźcie tutaj bliżej, powiedzcie mi, jak wam się podoba? Bardzo. Bardzo fajnie jest mega. No właśnie, co robicie tutaj? Pływamy, jeździmy na rowerze, pływamy na kajaku. No. Ja większość czasu spędzam na jeżdżeniu na rowerze. Od stycznia tego roku wprowadziliśmy kartę lojalnościową dla naszych mieszkańców pod nazwą Karta Bielawianina i ta karta upoważnia do chociażby bezpłatnego korzystania z plaży strzeżonej i do ulgowych biletów z pozostałych atrakcji, jak chociażby z basenu odkrytego, z wypożyczalni rowerów czy kajaków. Stąd też Bielawianie mają ulgi w tych opłatach, natomiast osoby bardzo często właśnie komentujące negatywnie nasze przedsięwzięcia tutaj, będące mieszkańcami ościennych gmin albo już w ogóle ościennych powiatów, no dziwi mnie, że jeżdżąc w każde inne miejsce, nie wiem, nad morze, czy do Zakopanego, czy jeszcze w inne miejsce Europy płacą. Natomiast przyjeżdżając do Bielawy chcą mieć te oferty za darmo. No przypomnę, miasto utrzymuje się w dużej mierze z podatków płaconych przez naszych mieszkańców. Są też te benefity dla bielawian. Natomiast pozostali turyści, jeżeli chcą czerpać z naszego majątku, no to muszą płacić, więc tego typu oferty będą cały czas rozbudowane i oczywiście też będą komercjalizowane. No, karta bielawianina tak została skonstruowana, że nie tyle miejsce zamieszkania czy zameldowania daje prawo posiadania takiego dokumentu, powiedzmy, lecz miejsce płacenia podatków. Więc osoba, która mieszka w Warszawie, a zadeklaruje, że chce, żeby podatkowo była rozliczana w Bielawie, śmiało może przyjechać ze swoim oświadczeniem podatkowym, czyli z PIT-em, do Urzędu Miejskiego w Bielawie i dostanie kartę bielawianina, będzie mógł czerpać ze wszystkich benefitów, które ta karta daje. Natomiast jeżeli chce mieszkać i płacić podatki w Warszawie, przyjeżdżając tutaj na nasz ośrodek, będzie za wszystko płacić. O Boże, aż z Krakowa, dlaczego do Bielawy? No tak, tak syn wynalazł kemping i żeśmy tutaj postanowili podjechać. Szukaliśmy parę miejsc, no akurat tutaj się okazało tak w miarę sympatycznie. Jak warunki? No całkiem fajnie jest. Na ile przyjechaliście? No na pewno do końca weekendu, zobaczymy jaka będzie pogoda. Albo zmienimy lokal, albo po prostu zostaniemy tutaj trochę dłużej. A jak cenowo? Cenowo jest okej. No, byliśmy na Jeziorze Nyskim i tam jeszcze w jakichś innych tam miejscach. Cena jest ok, jeżeli chodzi o pole kempingowe. Udaje się zachęcać właśnie atrakcyjnością naszego ośrodka kolejne duże wydarzenia, jak chociażby przed kilkunastu dni Runmagedon, jak wyścigi rowerów MTB, jak biegi górskie, jak chociażby triatlon, który niebawem się tutaj odbędzie. Organizatorzy tego typu przedsięwzięć widzą potencjał właśnie turystyczny tego miejsca i też estetykę dużą, o którą ciągle dbamy i wiedzą, że to jest magnesem dla potencjalnych klientów ich wydarzeń sportowych, czy
rekreacyjnych czy kulturalnych. Stąd też napływ tych turystów, właśnie sportowców, tych, którzy chcą na jakieś wydarzenie kulturalne przyjechać, powoduje, że pojawiają się opłaty za kemping, pojawiają się opłaty za korzystanie z basenu, z plaży, z innych atrakcji. I to jest takie, można powiedzieć, wzajemne nakręcanie imprez, czyli imprez nakręcają ośrodek, a ośrodek nakręca imprezy. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będzie podobnie, a może nawet jeszcze lepiej. Zapraszamy wszystkich szukających dobrego miejsca na wakacje do przyjazdu do Bielawy, bo jak słyszeliśmy, jest to wyjątkowa baza turystyczna w otoczeniu zarówno Jeziora Bielawskiego, jak i Gór Sowich.